Za chwilę pakuję tą sukienkę do paczki, ale korzystając z okazji, ponieważ właściwie tego nigdy nie pokazywałam, chciałam Wam pokazać, jak ona wygląda w środku. To znaczy, co jest w tej sukience wewnątrz. Ok, rozpięłam. I teraz tak, w środku cała jest wykonana na podszewce, co jest dość skomplikowane przy łączeniu aksamitu z czymkolwiek. Akurat to jest elastyczna siateczka. Tu z tyłu jest miejsce na biustonosz, czyli jak zapniemy tą sukienkę, to ona wtedy przykrywa ten pasek od biustonosza, bardzo dobrze leży. Tu jest wszystko wypodszewkowane na ramionach. Też ma takie specjalne uchwyty do ramionczek od biustonosza. Dekolt na płaściutko. Wszystko jest podwójnie. Tak samo rozporki. Jest podszewka. Może z tej strony będzie lepiej widać. O. Jest wykończona. O. Halką. No jest to dość trudne przy szyciu aksamitu. Kto szył, ten wie. Kto nie szył, a będzie chciał, to się dowie. W każdym razie tak wygląda gotowa sukienka. Te wszystkie szwy są bardzo płaskie. I tu, i na biodrach. Także tu nie ma żadnego wałeczka. Nie są pościągane i co najważniejsze przy tego typu tkaninach, często się zdarza, że są przyklapnięte żelazkiem, czyli są takie ślady od żelazka. Także na tych rzeczach tego nie ma, ponieważ używam specjalnych technik do prasowania tego typu tkanin. Także tutaj żelazko nie wyświeca z szwów, czyli nie są takie płaskie, wyświecone. No, to by było tyle. Pakuję. Sukienka jedzie do klientki. Wyszła bardzo sympatycznie, także wrzucę ją jako wzór na moją nową stronę. Będzie do kupienia, kto wie, może sobie też taką uszyję, podobną. No, to by było na tyle. Także tak wygląda porządnie wykończona sukienka z weluru.